Cześć wam, gdzieś tam jest wizu wizualnie, witam was w grze, która się nazywa Remnant from the Ashes. W serii, która nazywa się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dowodnymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. I w tym tygodniu jest to jedna gra i jedna kolekcja. Tą grą jest właśnie Remnant from the Ashes, odcinek macie dzisiaj. I ta gra jest dostępna od 13 sierpnia od godziny 17 do 20 sierpnia do godziny 17. Link oczywiście na dole w przypiętym komentarzu. A kolekcją gier jest The Alto Collection, z których to... nie wiem jeszcze do końca co to, ale ktoś mi napisał w komentarzu, że mam rację, że to jest przeniesione z mobilek, z telefonów. Więc The Alto Collection, z tego odcinek będzie w najbliższą niedzielę. Również od 13 sierpnia, czyli od minionego czwartku, do 20 sierpnia, czyli do najbliższego czwartku. Od godziny 17 do godziny 17 w przyszłym tygodniu będzie Enter the Gungeon, z czego był odcinek, to był bodajże 26 odcinek Epic Overview, jeżeli nic nie pokręciłem, jak mnie pamięć... Nie, sprawdziłem przed nagraniem. 26 odcinek Enter the Gungeon. Było coś takiego już na kanale, więc Enter the Gungeon powraca. W momencie, kiedy odbierałem Remnanta, to była jedyna gra, która była zapowiedziana na przyszły tydzień, sobie myślę. No okej, okay, to jest fajna gierka, robiła furorę. Szkoda, bo już było, już mam, była cebola, zresztą już na Epiku było, okej. Okay. Ale po odebraniu i zainstalowaniu Remnanta odbieram The Alto Collection i patrzę, że świeci mi się również druga gra, że będzie, nie tylko jedna. Będzie również God's Trigger i o tym będzie więcej za tydzień. Będziemy się wtedy bawili. Przejdźmy teraz do Remnant from the Ashes, bo to jest gierka, która jest dość wysoko na mojej liście produktów, które chciałem sobie zakupić, więc super, że dali za friko. To jest relatywnie świeża gra, bodajże z sierpnia zeszłego roku, jeżeli nic nie pokręciłem, czyli będzie miała około roku, chyba nawet mniej. Może to było po sierpniu premiera. Dobra, bo zaczynam gadać na wszystkie tematy naokoło. Gierka mi się myli z The Hunt. The Hunt też jest świetne, też jest wysoko na mojej liście gier do kupienia. I zazwyczaj jak ktoś mówi o jednej z tych dwóch gier, to nie wiem dlaczego, bo obie mi się mylą, aczkolwiek one nie są aż tak podobne. Co mi się jeszcze myli, to często mówię Revenant zamiast Remnant. Nie wiem czemu, Revenant to była całkowicie inna gierka. Spróbuję kursor przesunąć tak, żeby go nie było widać, bo chyba jest nagrywanie kursora, bo nie wiem czy on będzie potrzebny. Ale pada nie wykrywa, więc... O, wow, wow. Nice. Nie, wygrywa pada. Wygrywa pada. To zaraz będziemy się bawili. Z tego co kojarzę, w tej grze powinny być trzy klasy od biedy, jeżeli tak to można nazwać, które nawiązują do klasycznego trójpodziału. Macie wojownika, łucznika i maga, czy tam wojownika, rangera i maga. I tu coś w tym kierunku idzie, ale dobra. Kolor skóry, dajcie mi jakiegoś bladoszczaka, bo ja blady bardzo jestem. Jeżeli chodzi o typ głowy, czy ja mogę mu zdjąć wąsy, to by było super. Difficulty normal, ok, niech będzie, skip tutorial, no, bo spróbujemy sobie polecieć z tutorialem. Od razu dajmy jakąś taką wizubrudkę, może być. I lecimy od pierwszej głowy, o, blizny. Blizny na zero, ale może sobie damy jakieś fajne blizny, wiecie. Laski digują blizny, tak? W sumie jest z czego wybierać, ale dla takiego białego wymoczka jak ja to zasadniczo, no, ten kolor oczu. Od biedy przejdzie. Da się obrócić go jakoś tak, żeby włosy dało się ogarnąć. Tworzenie postaci jak najbardziej, o! Ha! Nie spodziewałem się, że tak szybko trafimy na coś, co mogę wziąć i ten. Teoretycznie mógłbym... Nie! Okej, napadzie będzie szybciej z obracaniem. To był straszny błąd. Tak, kolor włosów. W sumie jeszcze możemy dać, teraz mam... Chociaż nie da się zrobić brody, czy... O! Uwielbiam, kiedy w grach da się zrobić inny kolor brody niż włosów, bo ja mam, nie wiem na ile to widać w kamerze. Broda mi się z wiekiem rozjaśnia, włosy mi ciemnieją z wiekiem. Brwi zawsze miałem czarne, nadal są relatywnie czarne, pomijając te kilka srebrnych tych. Ale... O tak, padzikiem się znacznie łatwiej obraca to. Zakładam, że in-game gdzieś się będzie dało zmienić to. Powiem wam, że jest bardzo takie neutralne, ale na zasadzie, że w tym momencie mogę to złapać i z tym latać i nie mieć o to bólu dolnej części ciała. Dobra, weźmy takie zestawienie. Głowa numer 1, to, kolor oczu ten szary.
kolor skóry wymoczkowaty biały, blizny, dajmy sobie jakieś fajne. Przy prawym oku, a da się przy lewym oku? O, o, bo ja mam, nie wiem czy, nie będzie widać, ja mam tu rozwalone, ale to... Tak, dobrze mówię, to z tej strony, nie z tej drugiej? Chyba, nie wiem, voice. I wonder what this is. I wonder what this is. What's this doing here? What's this doing here? This looks like it could be useful. Wonder what this is. Poczuwam się do takiego głosu. Game mode, standard. Co to jest? Hardcore, nie? Standard, normal. Skip tutorial, no, confirm, lecimy. W którym momencie ja mogę wybrać klasę? Lećmy offline na razie. Tak? I próbujemy na padzie. Damet, tak długo czekałem na tą gierkę. Znaczy, czekałem na tą gierkę. Zabierałem się za złapanie. What can we do when our last hope fails? That you must discover. Our last hope sailed this sea before you, in search of an end to the beasts that have hunted us for generations. An end was found, or so we thought. When the dragon rose into the sky like a phoenix, blazing in flames of agony. But our hero never came home. Przepłynąć pod nim coś dużego. Creepy jak zwykle. Only the storm, the beasts, the unshakable dread that something had twisted and turned. The journey will not be easy. Storm swirls round the dragon's tower like a shroud. The dragon may be dead, but in its ashes, I fear something else has awoken. You will fight for every step. I will. You must reach the tower. Learn what became of our warrior. Yes, I will. What lurks within. Nie jestem pewien. Ała? Jaka jest zasada, jak idzie takie duże coś? Tam jest wejść pod wodę i próbować płynąć ten, czy...? When our last hope fails, another shall take its place. So okay. Long as we have breath. Zaraz będę tworzył kolejną postać? Woda. Press Y to toggle weapons. Mam nadzieję, że ta gra jest dostosowana do wygodnego grania na padzie. O, rękawica, która mi się ze Skyrimem skojarzyła. Dobre skojarzenie na dzień dobry. Czy będę mógł wreszcie wejść do opcji i poogarniać trochę? Nie jestem fanem, kiedy w grze no, startujemy, zanim są jakiekolwiek opcje, wiecie, zmiana sterowania, głośności, grafiki itd., itd. Tu są. Gameplay. Vibration, wszystko ok. Złapało dobrze. Brightness, motion blur. Shadow distance. Czemu moment? No dobrze, mamy to. Znalazłem też język do wyboru, aczkolwiek jest tylko angielski z tych, które ja ogarniam, jeszcze niemiecki, włoski, tak od biedy, ale nie na tyle, żebym mógł spokojnie grać. Więc tak wygląda gra po wrzuceniu wszystkiego na maksa na moim kompie. I nie wiem dlaczego wszystko było totalnie na medium, no ale, ale... Nie ma skakania? O nie! W tej grze nie ma skakania, jest od razu evade. No dobrze. Ale wygląda ślicznie. Muszę wam powiedzieć, że graficznie jest fajnie. Nie jest fajnie, będzie się w to grało, będzie się w to upało. Ja jestem nakręcony. A, to mam rozwalić. Jaki długi zamach postać robi? Czemu robi taki? Ja jestem przyzwyczajony do bardzo szybkiej reakcji, wiecie. Klikam i praktycznie puszczenie klawisza to jest moment, w którym trafiam. A tu jest tak, że... Opóźnienie jest dość duże, ale rozumiem, że to o to w tej grze chodzi, nie?
żeby podnieść itemka, naciśnij X i mamy teraz hapsy D-padem do góry. No dobra, ciekawe, czy nie lepiej będzie na klawiaturze i myszce? Możliwe, szczególnie jak będzie się grało klasą dystansową, która będzie strzelała na dystans. Fajne jest, że zmienia się automatycznie. Wystarczy, że ruszę gałeczką i przyjmuję pada z powrotem. Lubię to! Nam, nam, nam. A, mam użyć hapsów. Ja się będę... Tak, ja się będę powoli healował. Dobrze. No. Chodź tu. Dobre synchro. Ma się tego skra... Dlatego właśnie ta gra kojarzy mi się z Lovecraftem. Tema... Jakie szmaty! Nie mówię tu o swojej byłej! Dammit! Zawołu idzie dostać! No jak człowieka... Jak tak... W ogóle pod czym jest bieganie? Mamy tu gdzieś bieganie? Powinno gdzieś być bieganie, nie? Powinno być, chyba że... O, jak się dociśnie gałkę! Dobra, dobra... No, no, no! Oż ty! Czyli jednak te długie zamachy są totalnie celowe, żeby człowiek mógł się spróbować ogarnąć te resztki świata. Swoją drogą, tam skojarzył mi się suchar z mema, jaki ostatnio widziałem. Sesja D&D. Mistrz gry unieruchamia powóz graczy z lutem i coś leci w stronę, nie wiem, kule jak z Indiana Jonesa, ma to rozwalić ten. I druid mówi, zamieniam się w ptaka i przenoszę powóz. Jaki ptak jest w stanie przenieść wóz pełen złota? Żuraw. Aha! Oto był suchar Wiza, też nie Wiza, przeczytany w internecie, ale rozwaliło mnie to. Mój poziom humoru, nie? Da się tu zapukać? Da się tu użyć? Nie da się. No dobra. Czy jak ja się skradam, to oni mnie słyszą? Nie, nie słyszą. Gdzieś tu jest, tylko... Tam jest. Dobra. Czy ja mogę zrobić jakiś... backstab, czy coś, jak oni są tyłem do mnie? Mogę próbować, nie? No, rzucać. Okej. Bardzo ważna jest odległość od przeciwnika. Byłem pewny, że tego pierwszego skoszę pierwszym atakiem. I co? I dostałem w czambu. Stop. Okej. Jestem gotów stopić. I teraz ta gra w tym momencie mi się skojarzyła z Darksidersami. Jedyneczką konkretnie. Bo z tego była u mnie seria na kanale. Okej. I... Też są te rozwalone miasta, post-apokaliptyczny klimat. I gdyby tu gdzieś zaraz wylądowała wojna, robiąc... wylądowała wojna czy inna furia, robiąc łup-łup-łup-dup, to szczerze powiedziawszy nie zdziwiłbym się. Ale nie wiem, czy widzicie zależność. Darksiders, ten klimat taki, że nagle paranormal się robi totalny w naszym świecie. Alan Wake, też widok z zapleców, też paranormal robi się w naszym świecie. Remnant Ashes from Creation? Remnant from the Ashes. paranormal, nie paranormal, no w sumie paranormal, ale post-apokalipsa w naszym świecie. Słyszę, że ktoś się tam strzela, ale nie widzę ani nic przez okno, ani wejść nie mogę. Tam widzę tą paszczę, którą bym potraktował jakimś czakramem czy coś, gdybym miał, ale nie mam. Ta chwila niepewności, czy w odpowiednim momencie trafię przeciwnika, czy zamachnę się i oberwę. Ha!
Maszę to coś. Ja na górę powinienem lecieć, ale spojrzę, może tu jest jakiś... Czy powinienem na górę? Nie wiem, czy powinienem na górę. Mogę na górę chyba. Chodźcie, śmigniem na górę, bo chyba jednak powinienem iść... A nie! Mogę? Nie mogę, nie mogę. Chciałbym. Chciałbym, ale nie mogę. Tam się strzelają i to nie są pioruny. Ja chciałbym zobaczyć, co tam się dzieje. Na razie jestem zachwycony. Totalnie w moją alejkę gierka. Graficznie jest ok, mogło być lepiej, ale jest git, bardzo, bardzo przyjemnie i nawet nie grzeje jakoś kompa, nie chodzi na mega pełnych obrotach, więc jest plus. O, ja chcę rewolwery, sześciostrzałowca. O, to jak w II wojny światowej ten niemiecki. Idź mi pomóż. Dasz radę. Przybył bohater, nie wiem kogo, ale... I wejduj! Rupi, wejdy! Nie wiem co to mi się z kolei kojarzą z tymi squishami z Warhammera od goblinów. Spodziewałem. Spodziewałem się, że ktoś nas weźmie i uratuje. Hang in there. Hurry up, Ellie. We got company. W ogóle śmiechowe by było, jakby blizny, które sobie wybierzecie, pojawiają się dopiero po tutorialu. Na tutorialu macie gładką twarz, a tutaj was przeorały te monsterki. I ten. Nawet nie, jednak chodzi na wysokich obrotach, ale nie jest ciepło. Aż tak bardzo. Wirt? To ty? Nie, masz obie nogi. Hi there. Hello. Whoa, take it slow. You got hurt real bad. You don't want to start bleeding again, do you? Who am I? Albo where are you? Who are I'm you? Wallace. I wanted to see you. I asked the commander if I could. Oh, Commander Ford. She's in charge. Oh, George. Commander Ford and Mr. Riegler found you outside. They brought you here. But they said Mark wasn't coming back. I'm sorry. But he's... was... never mind. The commander said you should come see her when you woke up. She's in the room down the hall. Teraz mam metro vibe. She'll find a place for you. Everyone's got a place. I'll see you later. Kiedy tu się wybiera klasę? Czy tu się w ogóle wybiera klasę? Jak dobrze pamiętam, to tu powinny być trzy klasy do wyboru. Journal! December 1968... Te wraki, które tam były, to na pewno było coś z lat 60? Ja bym powiedział, że to były lata 90, ale okej. Nie będę tego teraz czytał. To sobie zostawię na inną okazję. Z tego co ja rozumiem, w tej grze powinny być trzy klasy. Jedna klasa, która odpowiada za standardowego wojownika tanka. Klasa, która odpowiada za Rangera Trapmastera. It's a trap. I coś co odpowiada za maga, czyli teoretycznie to czym ja chciałbym grać, ale do tego jeszcze dojdziemy kiedyś pewnie. Plany mi się w głowie roją.
Roją mi się plany w głowie. No, ale nie wiem, czy to się gdzieś dalej wybiera klasy. Jestem stuprocentowo pewny, że tu są... Znaczy 99% pewności, że tu są klasy. Ale co, gdzie, jak? Well, well. Look who's awake. To pyta się, jak się nazywam? You put up quite a fight outside our gates. Where's my weapon? I'm Commander Ford. This is my base, and you, friend, are an unexpected guest. It's my job to know the kind of people I bring into Ward 13. Ooh, we haven't seen a living soul on that shore for weeks. You will tell me why you were really out there, or we'll let the root have you. What? Okay. No one has been in that tower in a very long time, but you've got no chance of getting there in this storm. Truth is, the ward has been cut off. We had to block the gates after we dragged you in. The root are everywhere. But now that you're here, tempo tej animacji jest strasznie słabe. I have an idea. I'll tell you what. You want to leave? Dobra, first, we need power. That storm knocked out our reactor recently. With enough power, we might be able to activate another way out of here. The reactor is on the lower basement level. There's a stairwell that get it running, then come back here. Nothing around here is easy. Watch your back. We already lost a man down there a few days ago. I suspect the root have found a way in. Go check in with Riggs about your blade. I don't imagine your fists will do much against the root. Jak to nie twarde pięty? Dobra, nie są twarde. Delikatne dłonie grafika to są. Artysty! Bym rzekł. Gdybym wierzył w to słowo. Dobra, tyle ludziska na dzisiaj. Pamiętajcie, że ta gra, link na dole w przypiętym komentarzu, jest za darmo od 13 sierpnia, czyli od minionego czwartku, czyli bodajże od wczoraj, jeżeli oglądacie pierwszego dnia ten odcinek, do 20 sierpnia od godziny 17 do 17. Oprócz tego do wzięcia jest również The Alto Collection, a od 20 sierpnia będą czekały na was dwie gry, Enter the Gungeon i God's Trigger. Jeżeli chodzi o tą produkcję, to ja na pewno będę grał, prawdopodobnie coś się z tego pojawi online, nie będę mówił więcej, bo czemu. Ta gra jest takim, z tego co rozumiem, znaczy twórcy unikają określenia looter shooter głównie ze względu na to, że gra ma zamknięte zakończenie, zamkniętą konstrukcję. Looter shooter kojarzy się z otwartą grą, taką jak, nie wiem, Destiny 2, czy Destiny 1, czy Warframe, czy... Dobra, nabijam się. Gry, w których znajdujecie sprzęty z lepszymi statami i tak dalej, rozkręcacie się i macie coraz lepsze bajery. Jeżeli nie mam demencji wizowej, to w tej grze są coś na wzór klas i da się grać czymś a la mag, czymś a la ranger i czymś a la warrior tank i to mocno wpływa ponoć na rozgrywkę postaci. Na chwilę obecną jedyna rzecz, która mi tutaj przeszkadza, poza tym, że animacje, to znaczy filmik był strasznie... Tempo było toporne, jak ta babka gadała. Przeskok z tego, co było do tej pory, do tego dialogu, to było takie nieźle i full stop. Ale to, co mi w tej grze przeszkadza, oprócz tempa dialogu, to jest fakt... Zresztą to samo, co było w Blind Boundzie, jak nagrywaliśmy z Młoteczką i z Kasem, że tam się nie da skakać. Tam ewidentnie chciałoby się móc skakać oprócz samych evade'ów. Tutaj też chciałbym mieć evade pod lewym shoulder buttonem na przykład, a skok pod A. A mam evade pod A i nie mam... Czy mogę... Aha, jak mam wciśnięty bieg, albo stoję w miejscu, to jest taki mini ten. Okej, okay, super. To brak tego skoku jest dziwny, bo się spodziewałem tutaj trochę, no może wiecie, nie Assassin's Creed'a, że będę mógł się wspinać po budynkach nie wiadomo jak, ale takiego trochę pionowego trawersa też się spodziewałem, no ale to ja. Z drugiej strony unikałem oglądania wszelkich let's play, gameplay i tak dalej z tej gry, bo po prostu chciałem na nie położyć łapki i samemu się przez to przeorać, albo z jakąś tam ekipą i ze względu na to, że Epic dał tą gierkę, to jest chyba
pomijając Alan Wake'i, które mnie zaskoczyły strasznie, no i Darksidersów, ale to Darksidersów miałem, to najbardziej w moim klimacie ze wszystkich gier, które do tej pory wyszły, to jest Remnant. Zapewne też widzicie, że jestem nakręcony, najbardziej się cieszę ze wszystkich gier, które dali, że to dali. Ewentualnie jakby dali Journey, ale Journey też mam, od nich kupiłem, więc ten, albo jakby mi sypnęli Bloodlinesem dwójką, nie to, żebym mówił Epicowi, żeby mi dał Bloodlinesa dwójkę w wersji Blood Moon, ale jakby mi dali Bloodlinesa dwójkę w wersji Blood Moon, to ja bardzo chętnie. Ja wam dziękuję za uwagę, pamiętajcie, że ta gra jest do wzięcia do 20 sierpnia, wraz z nią jest The Alto Collection, zapraszam na odcinek w niedzielę, a w przyszłym tygodniu Enter the Gungeon i God's Trigger, do następnego i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. A ja jestem zdziwiony cały czas. Tu są, moment, bo tu jest charakter, a mamy gdzieś, nie ma żadnych statów i nie ma jakby klasy. Jaki hełm. Ale w sumie fajny jest ten strój. Tak trochę pierwszą wojną zalatuje. Może początkami drugiej wojny. Czy ten gun też był taki, okej. Bo ogólnie granie magiem ze stafem i z sześciostrzałowcem, no, lepiej trafić się nie da. Ewentualnie jakby mi dali jeszcze okulary Lenonki do tego, najlepiej przyciemniane, aczkolwiek nie muszą być. Materiały, okej, okay. Tu się nie dało, tu się nie dało nie zmienić. Trajty, vigor i endurance, okej, okay. Mapa, opcje. No, tuśmy byli. Tuśmy byli i byłem mega zdziwiony, że dali mi wszędzie na medium, a wrzuciłem na ultra i nawet bez wywalania gierki ruszyło dalej. Właśnie, da się zmienić. Nie, nie wiem, jak zmienia fowa, ale okej, okay, dobra. To powinien kąt widzenia. Taki wiecie, jak jest węższy, to tak jak w Quake'ach, Doom'ach, a szerszy... Nie, węższy jest w Unreal'ach, a szerszy był w Quake'ach, Doom'ach swego czasu. Dlatego też się ludziom wydawało, że Quake Arena jest szybszą grą niż Unreal Tournament, co nie do końca było prawdą, tam FOV był po prostu. No. Czy ja znowu wchodzę w techniczne detale? Przepraszam.